Jakby to było, gdybyś była swoją najlepszą przyjaciółką? Jakby to było, gdybyś zawsze siebie wspierała, stała zawsze po swojej stronie, jako ta życzliwa, wspierająca, podająca rękę w trudnych momentach najlepsza przyjaciółka? Nazywam się Joanna Sławińska i pomagam kobietom porzucić rolę grzecznej, miłej, dzielnej dziewczynki, która spełnia oczekiwania innych i pójść po swoje. Co to znaczy w ogóle pójść po swoje? To znaczy zobaczyć siebie w pełni. To znaczy zobaczyć najpierw swoje wszystkie ciemne miejsca. Te, gdzie się wstydzisz, te, gdzie masz poczucie winy. Tam, gdzie siedzi twoja wewnętrzna, smutna, zapłakana dziewczynka, która całe życie zabiegała o akceptację z zewnątrz, która starała się, zasługiwała. Tylko że ona już wie, że to nie przynosi rezultatu, że to nie zapewni nam miłości i szacunku innych ludzi. Dlatego teraz jest moment, żebyś stanęła po swojej stronie, żebyś zajrzała najpierw te wszystkie ciemne miejsca, żebyś je ukochała, otuliła miłością. Wszystkie zranienia, wszystkie odrzucenia, wszystkie porzucenia i zdrady, które ty sama sobie również robisz. Kiedy stawiasz innych nad sobą, kiedy porzucasz swoje potrzeby, kiedy umniejszasz swój ból, swój smutek, no bo żeby nie robić kłopotu, bo może inni mają rację, a ja nie. Wtedy, kiedy umniejszasz swoje odczucia, które ci mówią, ten człowiek nie jest dla ciebie, przy tym człowieku się źle czujesz, on cię krzywdzi, albo ta praca cię krzywdzi. To jest dotarcie do swojego najgłębszego wewnętrznego głosu, bo jeżeli on nas prowadzi, jeżeli prowadzi nas nasza intuicja, głębokie czucie, które my ludzie wszyscy mamy, ale my kobiety szczególnie, tylko nauczono nas go nie słuchać, bo gdy go słuchamy, to stajemy się niebezpieczne, nie można nam nim manipulować, nie można na nas wpływać. Więc jeżeli zaczynamy słuchać swojego głębokiego wewnętrznego głosu, nasze życie zaczyna wyglądać inaczej. Nie zrobimy rzeczy, które są przeciwko nam, nie zrobimy rzeczy, które nas krzywdzą, nie będziemy w toksycznej relacji, nie będziemy same siebie umniejszać, nie będziemy się zacharowywać, nie będziemy się poganiać batem, bo wreszcie siebie poczujemy. Jeśli czujesz, że całe życie to robiłaś, dopasowywałaś się, nie chciałaś robić kłopotu, bo myślałaś, że to ta nagroda, miłość, akceptacja przyjdą z zewnątrz, to zapraszam cię do pracy ze mną. Prowadzę sesje jeden na jeden, prowadzę grupy wsparcia, prowadzę piękne, głębokie warsztaty. Możesz korzystać z kursów, które tutaj na tej stronie, możesz wybrać sobie taki, który ci jest potrzebny. W każdym razie zapraszam cię do pięknej drogi do siebie, do tego właśnie pójścia po swoje, ale najpierw musisz to poczuć, musisz to zrozumieć, co jest twoje, bo ja nie powiem ci, jak masz żyć. Ja mogę cię jedynie poprowadzić do miejsca, żebyś ty sama usłyszała ten swój wewnętrzny głos, żebyś zrzuciła jak łuski cebuli to, co nie jest twoje, to, co ci ktoś nawrzucał, nawkładał o tym, jaka kobieta ma być, jaka matka ma być, te wszystkie przekonania, które nie są nasze. Zapraszam cię więc do pięknej drogi, z której już nie ma odwrotu. Jeżeli raz poczujesz, co to znaczy stać za sobą, murem, nigdy się nie podrzucać, nie odrzucać, to po pierwsze, nigdy już nie będziesz sama. Nigdy już nie będziesz szukała aprobaty na zewnątrz, a po drugie, twoje życie zacznie inaczej wyglądać. Bo paradoksalnie wtedy dopiero mamy piękne, budujące, dojrzałe relacje z innymi, gdy najpierw zbudujemy tę relację ze sobą. Zapraszam cię serdecznie więc do mojego świata.